Jesteśmy na Porcie Niemieckim, gra Chrys kontra Wojtek. Thank you.
zabrakło mi pamięci w komórce. Dobrze. Przegodzi tam baterię, dobrze? Chyba z to jest srebrna gwiazda. A nie, nie, to może lepiej na twojej. Nie, baterie srebrna. A, ja. Okej. Okay. Tamte powinny się zaraz naładować. Okej, okay, jesteśmy na niemieckim korcie, na tak zwanym małym finale. Na małym finale, czyli w tym meczu spotykają się zawodnicy, którzy odpadli, przegrali swoje mecze półfinałowe. W pierwszym planie Wojciech Medyński, Żary, Wojciech przegrał w półfinale. Tiebreak, mając dwie piłki meczowe z Michałem Bodzionym z Lubania. Natomiast na dalszym planie mamy Chrysa Frenzla z Görlitz. I Chrys przegrał z Adamem Bukielem, raczej gładko 6-1. Chrys to dziesięciokrotny triumfator. Na korcie polskim odbywa się, przejdziemy kamerą. Mamy tutaj na pierwszym planie Adama Bukiela. A z drugiej strony jego przeciwnik jest właśnie Michał Bodzian. To są ci zawodnicy, którzy wygrali swoje półfinały. No i wracamy do małego finału. Eins-zwo? Ach, 2-1, widzisz? A ja. Ach, te Fuchse. Fuchse hat mi gesagt 2-0 für Wojtek. Okej, 2-1 Chrys. Chrys serwuje. Mały finał. Walka o 50 punktów do klasyfikacji i o bardzo ładnie pokazały puchar. Zobaczymy. No. Ja zawsze wspominam i powtarzam to zawsze turniej w turniej, że mały finał jest naprawdę ciężkim tematem. To są, grają w nich zawodnicy, którzy są oczywiście rozczarowani po swoich porażkach półfinałowych. Wiemy, że zawodnik przegrywający mecz zawsze jest bardziej zmęczony od tego wygranego, więc obydwoje mają ten deficyt fizyczny i mentalny. No i teraz na nowo zmobilizować się, jeszcze wykrzesać tą chęć w ogóle do gry. Zresztą ona przeważnie jest u zawodników, którzy kochają ten sport. No, nie jest takie proste. Ale jak widzimy, tu jest po 30. Ładny serwis. Ajajaj. Taki slice, no nie wybrał tego. No, taka zmiana też jest dobra, taktyczna. To Wojtek bardzo mądrze to pogrywa. Zresztą często u niego widzimy z betonu. Taki z boczną rotacją jeszcze po prostu mogliśmy zaobserwować w meczu z Michałem Bodzionym. Teraz parę piłek przez środek. No, ładnie przyblokował. Aj, nie ma tej prostej. Chciał to przyspieszyć, chciał to skończyć. Nie wyszło. No i mamy rebreak. Mamy 2-2.
nagramy seta do 6. Ładny serwis, wrzucający, też się ładnie obronił, ale tutaj już chyba nie da radę. No, wyszedł jeszcze. Nawet z kontra. No i wyrzucił. No brawo, szacunek, respekt. Kończy intensywnie. Nie dobił, jak to się mówi, Wojtek, przeciwnika. Ale też szacunek, świetna obrona Chrysa, więc Chrys tutaj się nie dał. Ciągnął Wojtka w takie pole ekstremalnego już ryzyka. Pokazał mu, będę chodził do wszystkiego. Ryzykuję jeszcze bardziej. No a wiemy, że jak się jeszcze bardziej ryzykuje, to się pojawiają błędy. Ale bardzo ładnie teraz po tej nieudanej akcji. Wojtek, pełna rehabilitacja. No ale przyspieszył znacznie tą piłkę. Już wie, że musi grać jeszcze szybciej. Jeżeli chce zdobywać punkty. Oj, teraz kącik złapał. I to jest właśnie to. Tutaj było bardzo mądrze. Troszeczkę mniej poweru. Większy tak zwany winkel. Wiemy, że ten kąt zawsze powoduje, że mamy więcej biegania. Krosy kąt otwierają. Po prostu trzymają go zamknięty. No i mamy pierwszą skróta chyba. O, i kapitalna piła. Świetny skrót i kapitalnie Chrys doszedł. Też nie spodziewałem się, że Wojtek do tej piłki jeszcze dojdzie. Już nie mógł ją kontrolować, ale szacunek, kurczę. Szacuneczek. Przestrzelił. A to też w pewnym sensie jest ta konsekwencja tego, że Chrys pokazuje, że no musisz grać dokładnie szybko, bo ja po prostu biegam. Biegam, kontruję, przebijam. I znowu była taka sytuacja, proszę. Świetny odbiór serwisu i kolejny break. Break, rybrek, break. Wraca. Pożegnamy się na razie z kortem małego finału. Chrys Rentzel-Gerlitz kontra Wojtek Jawiński, Żary. 3-2 Chrys.